Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Wam parę zdań o tabletkach antykoncepcyjnych, ale wypisywanych po stosunku. No, temat powraca jak bumerang, otrzymuję na ten temat wiele e-maili. No, wydawałoby się, że społeczeństwo, przynajmniej to młode, mamy uświadomione, ale widać, że nie za bardzo. I do podjęcia tego tematu skłonił mnie e-mail od internautki. Witam, potrzebuję pilnie recepty na tabletkę 72PO. Czy istnieje możliwość wizyty u pana doktora w jak najbliższym terminie, aby uzyskać taką receptę? Pozdrawiam, Anna. Oczywiście jako lekarz, również posiadający specjalizację wprawdzie tylko pierwszego stopnia, ale z ginekologii, jestem uprawniony do wypisywania takich preparatów. Nie jest oczywiście to najlepsza metoda antykoncepcji i według mnie powinna być stosowana wyjątkowo, kiedy sytuacja jest naprawdę dla Ciebie awaryjna. Oczywiście najlepiej zażyć taką tabletkę w ciągu pierwszego dnia po stosunku. No, później trzeba uczciwie przyznać, że skuteczność tych preparatów stopniowo maleje, stąd też pewnie nazwa do 72PO. Natomiast musisz wiedzieć, że na polskim rynku w tej chwili są zarejestrowane dwa środki, które zapobiegają tej niechcianej ciąży, Escapelle i Postinor Duo. I niestety nie są to tabletki tanie. Sam pamiętam czasy gdzieś z początku lat 90., kiedy Postinor jeszcze wtedy produkcji węgierskiej kosztował zaledwie parę groszy. Natomiast w chwili obecnej jest to wydatek w aptece rzędu kilkudziesięciu złotych. Jest to naprawdę sporo, szczególnie dla Ciebie, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, czy się uczysz, lub nie pracujesz. Natomiast no, z drugiej strony ta niechciana ciąża często zmienia Twoje plany życiowe, a jeżeli jesteś przyszłą młodą matką, to ten system obecny jest całkowicie niewydolny. No, możesz liczyć w zasadzie tylko na becikowe. Tak czy owak, jeżeli spotkała Cię taka podbramkowa sytuacja, zapraszam Cię tutaj do mojej przychodni medycyny na ulicy Żernickiej 215 we Wrocławiu, gdzie mogę wypisać Ci tabletki, natomiast no, uzyskasz również ode mnie jakąś taką poradę, bo ponieważ tak osobiście zalecam troszeczkę inne, mniej stresujące metody zapobiegania niechcianej ciąży. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i zapraszam Cię również do dyskusji, do komentarzy w tym temacie. No, czy na przykład na takie preparaty powinna być zniżka, a nie obecnie tylko opcja pełnopłatna? Czy lekarz lub farmaceuta powinien mieć jakąś taką klauzulę sumienia, że z czystym sumieniem może Cię odesłać byle gdzie, żeby Ci tylko tej recepty nie wypisać? Komentarze tutaj oczywiście na samym dole. Również możesz to zrobić na mojej stronie internetowej www.krasnicki.com.pl. Także jeszcze raz Cię żegnam. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.